załatwiony. Kolejny obszar do zbadania. Załatwiłem wszystkich elegancko. Jakaś bestia, ale nie jest zbyt wroga. A ten jeszcze przeżył. A to są środki medyczne, które możemy zbudować, żeby pomóc temu zakowi, który jest poddany radiacji. Zobaczcie, jak ucieka. Fajny ma pancerz nawet facet. Podoba mi się. Takie gogle. Elegancko. Idę w dobrą stronę? Raczej tak. Kolejny Scavenger. Scavenger, jak to przetłumaczyć sensownie? No wiecie, Scavenger. No i chodzą i zbierają zapasy, które gdzieś tam pozostały po przykład w starych domach, gdzieś tutaj widzę po wojnie. No i nie jest zła funkcja, jakby nie patrzeć. Chyba że ci kolesie czasami zbierają się w grupy i atakują miejsca, które nie są opuszczone, żeby uzyskać zapasy. Załatwienie kolejni. Wróćmy okiem. Tu żeśmy już załatwili sprawę. Można wrócić. O, tu jest ta miejscowość. Ale przejdźmy się dalej w tą stronę. Coś wam pokażę. Na każdej planecie znajdują się specjalne miejsca, które nazywają się datakronami. Datakrony są to takie urządzenia, takie tajemnicze, stare urządzenia, które zwiększają nasze statystyki na stałe. W niewielkim stopniu. Ale jak pozbieramy na wszystkich planetach wszystkie datakrony, no to niewątpliwie będzie miało to pozytywny wpływ na naszą postać. Nie jest to dużo, ale warto się gdzieś przyjść po tych planetach i poszukać. Ja z reguły mam taki zwyczaj, że tych datakronów... Znaczy, datakrony planuję szukać dopiero na maksymalnym poziomie doświadczenia. Ponieważ wcześniej nie jestem pewny, czy z tą przyznaną postacią, którą tworzę, pozostanę na stałe. I tak dalej, i tak dalej. O ile mnie pamięć nie myli, jeden z datakronów powinien się znajdować gdzieś w tej okolicy. Łatwo je poznać, ponieważ z nich sterczą takie pionowe światła, ale coś na razie nie widzę. No, przybiegniemy się. Może się okazać wycieczka krajoznawcza tylko i wyłącznie. Ale nie należy się poddawać zbyt szybko. Utknąłem na kamieniu. Jakieś bestie tu stoją, ale one nie są specjalnie agresywne. Co cieszy. Nie wiem, czy czasem Ord Mantel nie jest księżycem. Wybaczcie moją niewiedzę w tym zakresie. Ja co nieco mówiłem o tej lokacji. Ja wiem mniej więcej, do czego ona służyła, jaka była jej historia. Natomiast to, czy jest księżycem, czy planetą... Jestem... O, widzicie? Te światła są bardzo słabe, ale jak człowiek wie, gdzie szukać, to na pewno może je wypatrzeć. Niezły kawał drogi. I jest. Zobaczymy, jaką statystykę to podniesie. Presence. Zwiększyło presence. To jest jeden z atrybutów, który niespecjalnie jest mi potrzebny, szczerze mówiąc. Plus 2 presence. Czyli na każdej planecie można zdobyć plus 6 do statystyk. Plus 6, chyba są po 3 datakrony, tak mi się wydaje. Sprawdźmy, do czego służy presence, żeby już tak was wtajemniczyć dokładnie. To zwiększa zdolności naszych towarzyszy. No właśnie. Powinniście to wiedzieć już teraz, na pewno dla wielu osób, które grają, to nie jest żadna niespodzianka, ale mówię też do osób, które nie miały okazji przetestować tej gry. To jest taka produkcja, w której zabawę toczy się razem z towarzyszem. Właściwie to, co tworzymy tutaj, to tak naprawdę nie jest jedna postać. Tworzymy załogę statku kosmicznego, akurat.
I ta, na kształt tej załogi wpływają różne osoby, które gdzieś tam poznajemy. Każda klasa ma swoje postacie, które może zaprosić do drużyny i z nimi podróżować. One mają duży wpływ na fabułę, często z nami rozmawiają, wprowadzają taki ciekawy wątek dodatkowy fabularny. To jest coś, co jest fantastycznym rozwiązaniem i mało która gra może się tym poszczycić. Ta owszem, co też zasługuje na uwagę. Na tej planecie, czy na tym księżycu, cholera wie, znajdziemy pierwszego towarzysza, który gdzieś tam z nami będzie podróżował. A potem będziemy szukali kolejnych. Chodźmy okiem. Tutaj jest jakiś speeder w tym obozie. Ja tu w tym obozie nie byłem. Warto zahaczyć, być może będą tam jakieś zadania. Ja lubię podróżować po tych planetach i lubię te zadania wypełniać od początku do końca. Nie zawsze się to udaje, ponieważ na planetach jest też szereg zadań. Ożeż, ja cię kręcę. Szczęśliwie stali blisko siebie. Myślałem, że to strażnicy tego obozu. Na tych planetach znajduje się zadania przeznaczone dla większych grup, co specjalnie mi nie odpowiada. Znaczy, co niespecjalnie mi odpowiada. Ja uważam, że w tych takich... To nas skłania do szukania grupy, a nie każdy ma na to ochotę. Nie lubię zadań grupowych. Lubię się z ludźmi bawić i właściwie o to chodzi w tej grze, natomiast nie lubię być do tego zmuszany, kiedy na przykład nie mam ochoty. A to, żeby wykonać te zadania, trzeba się z kimś zgrupować właśnie. Można coś sprzedać tu pana. Mnóstwo mam śmieci, których nie używam. Shit. Sprzedałem lepsze spodnie? Tak? Sprzedałem. Płytę. Mają więcej celności, więcej życia i więcej armora. Tak, chcę je ubrać. I wyglądają lepiej. Najnowszy krzyk mody pewnie. Dokąd my ten tego? Właśnie tutaj raczej do tej miejscowości się nie udam. Tak jest. Bo nie znam żadnej trasy, którą by można tutaj przejechać. Ciekawy obóz. Nie widzę tu żadnych zadań. Tylko mnóstwo żołnierzy. No dobrze. Czasami też takie obozy są. Widocznie sobie radzą. Nie mają żadnych wyzwań, którym nie mogliby sami sprostać. Nie potrzebują pomocy żołnierza z zewnątrz. W porządku. Jestem w stanie to zaakceptować. Ale kierunek ma mniej więcej dobry. Sprawdźmy jeszcze na mapie. Biegniemy główną drogą, dobrze. No właściwie to taka szeroka bardzo droga. Właściwie fragment plaży jakiejś czy coś. Spróbujmy ominąć tych... A, nie udało się. Załatwiłem wszystkich. Jestem coraz lepszym żołnierzem. Gdzieś tutaj jest ta miejscowość, ta wioska, której powinienem pomóc. Mój Boże, jak fajnie się to robi te odcinki, ale to jest, wyobraźcie sobie, jesteśmy na 8 poziomie. Ile to trwa, takie levelowanie, ile czasu trzeba poświęcić grze MMO. Stand by for examination and suggested product. The separatists are spread all over these plains, and they'll shoot at anything standing straight. You got blasters, vibroblades, something to keep you alive long enough to be useful. Widocznie dziewczyna potrzebuje mojej pomocy. Kolejna. Damsel in distress, jak to mówię. What do you mean by useful? Let me put it this way. I've been on Ord Mantell 6 months. I've lost 2 fingers, 6 squadmates, and more credits than I want to think about. Now we've got separatists planting jamming beacons all over the island and our supply ships are crashing down. Dziewczyna straciła 2 palce, 6 członków drużyny i więcej kredytów niż więcej niż chciałaby. I can still get those beacons blown up. You know why? Because I've got access to the discretionary funds and I'll pay you to do my job. You can fight past the. I zadaniem jest wyłączenie jakichś boi separatystów na wyspie. Ale woli mi zapłacić, niż sama to robić. W porządku. Just give me coordinates and I'll move out. Great. I'll give you all the data and maps I have, and if you make it back alive, you're better at this than I am.
And hey, I'm not really trying to get you killed. I want those beacons gone. So watch out, will you? No dobrze. Mamy zadanie i to jest zadanie, które wymaga dwóch graczy lub więcej i którego sam nie wykonam. Przynajmniej nie teraz, więc musimy sobie je zostawić na później, gdzieś tutaj na tej wyspie. I ja, jak powiedziałem wcześniej, nie jestem specjalnie szczęśliwy, że te zadania są w takiej ilości, no ale cóż, jest jak jest. Kolejna miejscowość, w której możemy coś zdziałać. You! Get away from me! You did this to me! Dirty soldiers. Facet ma do mnie jakieś pretensje. Ktoś mu ukradł córkę. Żołnierze? Pobili go? No, ktoś taki powinien być aresztowany. Not good soldiers. Then help me. Don't turn a blind eye. Like the rest. Please help. My daughter means everything to me. Help me get my daughter back. Help. No ładnie. Keep talking. I'm listening. They were headed toward the fort. Please, please find my daughter. You've got my word. Please, hurry. I want to see my daughter again. Facet stracił córkę. Widocznie żołnierze ją aresztowali. Trzeba będzie to sprawdzić. Zważywszy na to, jak skorumpowani są tutaj żołnierze, no to powody mogły być różne. Mam nadzieję, że jej nic nie grozi i postaram się pomóc. Coś ciekawego w tej eleganckiej haciendzie? Nic. To jest dom Gizmela. Może nieładnie tak wchodzić komuś do domu. Hey, you there. You got a second? Talk politics, talk shop, talk business maybe? I've got business to talk if you're interested in talking. Name's Gizmel Gam. I'm the government here. So what do you say? Interested in doing a little work? Jakiś biznes. For you. For the Republic. Wykombinować. Jak dla Republiki, no cóż. I'll do what I can to help the Republic. But I'm gonna need more information before I agree to anything. That's the stuff I'm looking for. Good Republic brand loyalty. Follows orders. Loves the Republic. Would die for the cause. But won't rush in blind. Good stuff. Here's the situation. I look after one of the... Facet uznał, że moja postawa jest w porządku. Kocham Republikę. Pracuję dla niej. Jestem gotów pomagać, ale nie rzucam się na zadania na ślepo. To najwyraźniej ten facet lubi. Talking about revolt, start getting violent, it's chaos everywhere. Najwyraźniej ma jakiś plan, żeby uspokoić sytuację. Czego zatem potrzebuje? I figure the best way to win the village over is to beat the separatists at their own game. Lavish the villagers with gifts, show them we care too. So I ordered a shipment of supplies, but now I get word the shipment's lost out in Savrp territory. I need someone to go. Ciekawy sposób na pomaganie Republice. W jaki sposób separatyści pozyskują osadników szacunek? Rozdają im różne rzeczy. Zatem ten facet zamówił jakieś surowce, czy właściwie zapasy, które zamierza tutaj, którymi zamierza rozporządzić w tej wiosce. Dobry pomysł, żeby pozyskać sobie zaufanie miejscowych. Bardzo dobry pomysł. Oto kolejne zadanie. Ataki, którego specjalnie czytać nie trzeba. To jest kolejne zadanie heroiczne, więc tutaj sam ich nie wykonam. Będę potrzebował teamu, zgranej ekipy dobrych ludzi. Czy coś? Jakaś informacja. Taki się włączył. Okej, ja to wiem wszystko. To jest tylko zadanie dla trupera. Ach, to Zack! Ten radioaktywny koleś. From the fort. Please help us. We're really sick. My wife is dying. Forget it. I'll be fine, Zack. Just get that soldier out of here. No, Jaller. Please, soldier. The medics at the fort. I talked to them earlier. Żona tego kolesia jest jeszcze bardziej chora niż on. Radioaktywność. Pewnie coś mieli do czynienia z tymi pociskami. A jak to się stało, mój drogi kolego, że zachorowałeś? Symptoms begin, sir. I already told the medics at the fort. I don't know how it happened. No tak, a może tak prawdę. Admit what you know and you won't be in any trouble. I don't understand. We haven't done anything wrong. Jaller, what have your friends gotten us into? Quiet, Zack. We don't know anything about anything. They're the reason we're both sick. Aren't they? You're dying because of them. Zack, don't. You ruin everything. The movement. Separatyści. Sold us out. They don't care about us.
They just care about their weapons and their secrets! No. I'll never betray the movement. Never. A dlaczego oni ich chronią, cholera nie? The movement got you into this mess. Why would you defend them? Jaller, they aren't worth dying for. Think of me. I love you. If you love me, Zack, you won't betray everything I stand for. Please let me go. Please, Jaller. No. Okej, mamy lekarstwo. Po prostu dajmy im lekarstwo. Use this injector. It'll cure your radiation poisoning, both of you. Really? Thank you. Thank you so much. No, Zack. Not worth... Shh. You're going to be okay now. I'm not going to lose you, Jaller. I'm not. You've saved us, soldier. Miłość znowu zwycięża. I owe you everything. All I ask is that you tell me where the ZR-57 is. Oh, right. The crate. Jaller and I helped move this really big crate. We got sick right afterward. I'm sure it's what you're looking for. We dropped the crate off at the stronghold. It's the Separatists' main base. This is a second chance. Make the most of it. We will. I can promise you that. Nie wiem, czy ta żona będzie szczęśliwa z jego poczynań. Oho, chyba Jorgan się do mnie zgłasza. Krótko mówiąc, dowiedzieliśmy się, gdzie jest baza separatystów. I dowiedzieliśmy się, że to oni przesyłali ten... przenosili ten ładunek niebezpieczny. Good work. Thank you, sir. Just doing my duty. I hope you're ready for this. The mountain stronghold is the Separatist's most fortified position on the entire island. Getting in there won't be easy. I put out the call. Havoc is assembling immediately, so get back here on the double. I'll head there immediately. Jorgan out. Wygląda na to, że ta twierdza na górze jakiejś jest najbardziej ufortyfikowaną pozycją separatystów. Oto łajdaki. Ktoś tu przeżył? Mam nadzieję, że nie, bo inaczej bym z wami pogadał. Ha! Dokąd to zmierzamy? Tu jest punkt, który należałoby zająć sobie i zrobimy to. Dzięki temu moja podróż w tym miejscu będzie zdecydowanie skrócona, jeżeli podróżować będę musiał. Zobaczmy sobie też na umiejętności, czy czegoś nowego mogę się nauczyć. Nie, na razie nie, więc dobrze. Zaznaczmy sobie też tą trasę podróży. Parę miejsc mogę odwiedzić, gdybym chciał. Rzućmy okiem, czy ta podróż mi się do czegoś przyda. Muszę się udać... Ach, tu są te questy bardzo trudne. A tutaj z powrotem do fortu. Wrócić i złożyć raport. Dobrze zatem. Przelećmy się speederem. Do Fort Garnick. Podziwiając przy okazji widoki. Tam... O ile się orientuję, będziemy mogli uratować córkę tego jegomościa, który tutaj mieszkał. Dla którego córka znaczy wszystko. Wcale się nie dziwię. Dzieci są najważniejsze na świecie. Pomogliśmy temu małżeństwu. Myślę, że jakoś pogodzili się z tym, że zdradzili separatystów. Chociaż żona może mieć z tym problemy. Pewnie zostawi biedaka. Taki jest życie. Myślę, że nie doceni jego starań. Ale to głupota, to głupota. Z jej strony. Mamy coś do sprzedania? Nie specjalnie. Rzućmy okiem zatem na te zadania, które gdzieś tutaj na nas czekają. O! Przede wszystkim tutaj. Whoa, not so fast, Sergeant. Virk, kojarzycie gościa? I'm Lieutenant Virk. I think maybe you heard. To ten skorumpowany żołnierz. My boys here saw you having a chat with little Ensign Farn. Now, I know Farn told you about my business, but you kept it quiet, which means you got character. Discretion, you know? I like people with character and discretion. Now,
fine soldierly qualities like those ought to be rewarded. A salary bonus maybe. You hear what I'm saying? To ten łajdak, który okrada swoich towarzyszy walki, a jak ktoś mu się postawi, to wysyła na patrol, który z reguły kończy się śmiercią. Nie przekupisz mnie, Wilk. I don't want your dirty money. Careful, Sergeant. You're making me think you might still go and blab about my affairs. You don't want to do that. Poruszniku. I'm gonna burn you the next chance I get. Don't be an idiot. I've got good credits here, and all you have to do to get them is to keep your mouth shut. If you don't take what I'm offering, I'll have to find a much less pleasant way to keep you quiet. No to dawaj, twardzielu, jak jesteś taki mocny. Ponieważ chcę mnie uciszyć za wszelką cenę, ja się nie dam. Go ahead, Virk. Show me how unpleasant you can be. Oh, Sergeant. I was hoping I wouldn't have to resort to anything drastic. But you aren't giving me a choice. All right, boys, time to go to work. And make sure nobody recognizes the body. Whoa, boss, are you sure? I mean, we're right in the middle of the fort. Someone might hear. So turn on the sonic damper field. That's what we got it for. And somebody shoot this punk. Yes, sir. A to łajdak. No to zobaczcie, co ja tu mam. Po pierwsze to, po drugie prądem. I co powiesz, Wirk? Kolba w twarz? Zmieni twoje nastawienie? Mam nadzieję. A jest. Nie widzieliście za dymy? Za drzwiami, nie? Okej. Okay. Ah, Sergeant. Welcome back. Grab yourself a seat. You're going to be observing the op here with me. Będę obserwował działania drużyny. Havok, no dobrze, trudno. Szkoda, że z nimi nie podróżuję. I take it the rest of my squad is already in the field? Havok's squad is infiltrating the Separatist stronghold to retrieve the ZR-57 as we speak. Commander Tavis was very clear. Under no circumstances can I send you in to join Havok on this mission. I have to admit, I'm a little surprised. I honestly thought you were starting to come along, but I guess Tavis still isn't convinced you're ready for the big time. Dowódca Havoku nie chciał mnie w okolicy. Trudno, widocznie nie wykazałem się wystarczająco. I trust Commander Tavis's judgment. Maybe next time, Sergeant. I'm sure. Lieutenant, sir, we've got a situation here. Talk to me, Ensign. What's going on? We've lost contact with Havok's squad, sir. Comms, video locators, everything. It's like they've disappeared completely. Squad Havok. Unacceptable, soldier. You get back to that terminal and you give me Havok status now. Yes. Straciliśmy kontakt z nimi. Niedobrze, niedobrze. Send me in, Lieutenant. They may need assistance. It'd be breaking Tavis's orders, but if it comes to that. Still no signal from Havok's squad, sir. I think we may have lost them. All right, listen up, people. This mission will not fail. Czyżbyśmy stracili drużynę Havok? Niemożliwe. To jedna z najbardziej bohaterskich drużyn Republiki. Lucky for us. Być może nie znacie ich historii, ale ja tak. Walczyli na niejednym polu walki, wykazali się bohaterstwem. Wiele razy bronili straconych pozycji i teraz nagle zniknęli z radaru. Trzeba im pomóc. Yes, sir. We were hoping to get the bomb back intact, but we're way south of a best case scenario here. So here's the new plan. We have the activation code for the ZR-57. We disarm the bomb, leaving the Seps with nothing but a big radioactive paperweight. You'll have to hijack the Separatists' comm system to broadcast the code. This data spike should do the trick. I never thought it'd come to this, Sergeant. I don't need to tell you what happens if you don't pull this off. No cóż, poważna sprawa. Możecie na mnie liczyć. The mission before and I'm not gonna start today. That's what I like to hear. You have the coordinates for the Separatist stronghold. I'm sure you can guess how much security they're likely to have. Wkurza mnie ten Jorgan. Taki jest upierdliwy trochę. Use the data spike on the comm terminal and shut the ZR-57 down. Ale cóż, można go polubić. Thousands of lives are on the line. Gdzieś tam. Jak się patrzy z dystansem na jego gadki. Sergeant. Okej. Uła, dostaliśmy nową broń. Uła, ura! Jakby powiedział żołnierz. Trzeba będzie ją zmodyfikować za chwilę. Zdecydowanie lepsza niż to, co mam. I możemy jeszcze tutaj coś dołożyć, takie coś. I jeszcze kryształek, który tutaj noszę. Apply. Okej. Nieźle. Ale zwiększymy obrażenia kolosalnie. Chociaż być może nie jest tak ładna jak ta poprzednia. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. A może jest nawet ładniejsza.
zielone światełka. No to pięknie. Śmigajmy dalej. A, tu jeszcze widzę jakieś zadania dodatkowe. Tutaj coś mamy. No właśnie. Aktywacja tego obiektu. To są te obiekty wiedzy jakby, które dają nam punkty doświadczenia i gdzieś tam w naszym takim, naszej encyklopedii się pojawiają. Aha, to jest jakiś dodatkowy... Dodatkowa modyfikacja do broni. Tu jest taki stół do modyfikacji. Kiedyś był potrzebny, żeby modyfikować bronię, teraz już nie jest. Można to robić na żywo, nawet na polu walki. Znaczy poza walką, ale gdzieś tam blisko przeciwników. To zwiększyło jeszcze moje statystyki. Mój fantastyczny nowy karabin. 17 Endurance podnosi moje statystyki o 17 tych punktów, które wpływają na poziom życia. Oraz 10 AIM, czyli celowanie. Okej. Okej. A i tam jest też trener. Jakie umiejętności? Tenacity. Takie tam. Tenacity to jest zdolność, która zdejmuje wszelkie spowolnienia, stany, to znaczy ogłuszenia z naszej postaci. Przede wszystkim używane w PvP, ale przydaje się też w PvE od czasu do czasu. Tu kolejne zadanie. Let's keep this quick and quiet, shall we? I'm Milo Phipps, Strategic Information Service, former senator, one-time governor of Dantooine. You're a soldier. Jakiś polityk, coś ode mnie chce. Base up in the volcano. The Republic needs someone tough to do some work up there. Paywork. Czyli w tej twierdzy, do której się udajemy, on ma dla mnie jakieś zadanie. Sounds like you could use a soldier. Good, good. Like I said, I represent the Republic here on Ord Mantell, and an item has come up that I think you can help us with. But it will require you to break into the Separatist base and take out their toughest. Bla bla bla. Trzeba wejść do tej bazy, załatwić najsilniejszych przeciwników. No to mój obowiązek. Very good. Very, very good. Let me stress that this is a very sensitive matter. The Republic promised protection to a pirate a few months back. A pirate with whom we share common. Wygląda na to, że w bazie jest pirat. Republika obiecała, że się tym piratem zaopiekuje. Być może on ma informacje, które mogą nam pomóc. Musimy uwolnić tego pirata. Ciekawe. Why does the Republic want to free a pirate? I know better to lock them up and throw away the key, right? Wrong. This pirate knows enough to end this war, at least on Ord Mantell. Ten pirat wie na tyle dużo, żeby tą wojnę zakończyć tutaj. Information on the Separatists and their operations in exchange for protection from the same. His relationship. Standardowa taktyka. Pirat chce ochrony. Separatists got to him before we did. I przekaże nam informacje, których potrzebujemy. I'm asking you to keep that promise by breaking him out. Can you do it? You can count on me. Good. Thank you. That's what I expect from a true citizen of the Republic. Go speak to my man at the entrance to the fort, Lieutenant Bendik. He'll fill you in on the details. No i dobrze. Uratować pirata. Niecodzienne zadanie, ale jak najbardziej do zrobienia. Zobaczmy dalej, jak wygląda sytuacja. Tu jeszcze dwa zadania i tutaj coś jeszcze. Przy czym te zadania, które są tu na zielono, one chyba się kończą. Aha, to znaczy tak, tak. Albo kończą, albo jest jakiś kolejny etap. Sprawdźmy, co tutaj ciekawego. Kantyna. A czego tutaj chcą ode mnie w kantynie? Okej. Spróbujmy sobie te heroiczne misje wyłączyć. One są spoko, tylko w tej chwili takich nie podejmę. Czemu mnie tutaj quest skierował? Do tej kantyny? Zaraz. Coś tu jest dalej. No proszę. A, to jest ten oficer etyczny. Wiecie, zobaczymy. Let me guess. Ethics violation? Bad people doing bad things and it made you sad? Every day the same scrag, day in, day out. To za sarkazm. Facet widocznie jest załamany sytuacją najwyraźniej. I pije. Na to wygląda. Aren't you the ethics officer? Right. So that means I have to be the moral compass for an entire army of degenerates? Beth, so what do you want? No to pole minowe, mój kolego. Opowiedzmy o tym. Do you have any idea what the soldiers have found to bet on? You mean the minefield run, don't you? With those wretched refugees. That minefield game has been shut down for months. I made sure of that personally. Wyłączyli, tak? On uważa, że tej gry nie ma. I was just there, and it's definitely still running. You mean they started it back up? Without me finding out?
blast it. Those... I'll take care of this, don't you worry. Here, there's a standing reward of credits for squealers. I mean information gatherers. This place needs serious help. You don't know the half of it. No cóż, wyszedłem na donosiciela, ale do licha ciężkiego, do licha ciężkiego. Znaczy, szczerze mówiąc, to najchętniej bym tym żołnierzom porachował kości osobiście, zamiast donosić do oficera etycznego, no ale cóż. Się korzysta z takich możliwości, jakie się ma. Dokąd mnie prowadzi kolejny quest? Centrum przesłuchań, to tam, gdzie ta córka jest przetrzymywana. Ale wiecie co? Tym zajmiemy się już następnym razem. Zasiedziałem się, teraz trzeba to obrobić. Nie wiem, ile odcinków było w tym rzucie. Mam wrażenie, że ze 3. Tak czy inaczej, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa pa. I pamiętajcie, jeżeli podobają się wam te filmy, dajcie mi jakoś znać, ok? Blink, blink. Znaczy nie, to się mówi wink, wink. Czołem. Czołem, żołnierze Republiki.